Był sobie piękny świat, dawno, dawno temu. I nagle ten świat stanął na głowie. Przed fazę głębokiego kryzysu. Ale według mnie ten świat w stan kryzysu i pewnego szaleństwa wszedł już dawno, dawno temu. Nastąpił w nim kryzys wartości, kryzys rodziny, kryzys wiary, kryzys przyjaźni. Dzień dobry, to jest mój szósty filmik na temat przymusowej kwarantanny w domu. Belgia jako jeden z pierwszych krajów wprowadził takie ostre obostrzenia. No i myślę, że to dobrze. Dzisiaj właśnie na tle tych zatrważających różnych wiadomości ze świata, któremu jedni wierzą, inni nie wierzą. W każdym bądź razie na tle tych różnych zatrważających informacji z całego świata powiem Wam, że w Belgii od dzisiaj jest jakby tendencja malejąca. I niektórzy mówią oczywiście, że to dlatego, że zaczęto mniej testów robić, jednak ja bym nie posuwała się do tak daleko idących stwierdzeń, gdzie nie da się zbadać na 100% całej populacji. W każdej takiej sytuacji ekstremalnej zdarzy się jakieś niedociągnięcie, zdarzy się jakiś dramatyczny apel, zdarzy się jakaś dramatyczna sytuacja, ale one w Belgii nie są normą. Świat wygląda tak, jakby chciał nam powiedzieć, że jeszcze jest wiele do uratowania. Oczywiście mam swoją teorię na temat tego, co się teraz dzieje w świecie, ale nie będę jeszcze dokładać do tego ognia, nie już internet, telewizja, świat aż dudni od tych wszelkich teorii. Z jednej strony nas straszą, z drugiej strony nas pocieszają. Ale póki co staram się zająć czymś swoje życie. Trudno nie jest, ponieważ należę do osób, które nigdy, przenigdy się nie nudzą ze sobą, mimo że kochają ludzi, interakcje z nimi. Tego mi brakuje, ale na szczęście jeszcze nie odcięli nam internetu. Oczywiście nie dojrzałam jeszcze do mycia okien i generalnego sprzątania, ale skoro i tak już zapowiedziano, że na pewno minimum 8 tygodni potrwa to nasze odosobnienie, więc myślę, że dojrzeję do tego wkrótce. Nie będę się do tego zmuszała, bardziej skupię się może na pisaniu, na literaturze, na czytaniu, może wreszcie uporządkuję swoją bibliotekę. Wiemy, że mamy bardzo różne nastroje, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Próbujemy brać to wszystko na śmiech, na żart, no bo po prostu nie da się zamartwiać cały czas. Myślę, że Belgia w porównaniu z sąsiadującymi krajami jest naprawdę na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o szybkość reakcji. Chyba jako jedni z pierwszych już dostaliśmy ten zakaz wychodzenia z domu. Na dzień dzisiejszy spada ilość zakażeń w Belgii. Oczywiście sytuacja jeszcze jest daleka od idealnej. Oczywiście zawsze się znajdą malkontenci, którzy będą uważali, że i tak to jest źle, ale nie będziemy sięgać tak głęboko. Zajmujemy się tym, co mamy na co dzień, żeby nie zgłupieć, nie zwariować. Jesteśmy czujni i też uważni na ludzi, którzy są sami. W Saint-Gilles zmarła jakaś pani, która leżała sama, miała na stole niewykupione recepty, kiedy znalazły ją policję. Ja powtarzam to za wpisem na grupie dotyczącej jednej z dzielnic Brukseli. Przeżyliśmy już wiele kryzysów, więc mam nadzieję, że i ta sytuacja zostanie opanowana. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie.